Policzmy, ile to jest 3 razy 32. Jeden ze sposobów rozwiązania tego działania jest taki. Przepiszmy najpierw większą liczbę, czyli 32, potem mniejszą, czyli trójkę. Mniejsza liczba jest jednocyfrowa, czyli ma tylko jedności, nie ma ani dziesiątek, ani setek, ani nic więcej. Zapiszemy ją zatem pod jednościami większej liczby. Dorzucimy sobie tutaj znak mnożenia. Jeszcze i kreskę. Te dwa zapisy oznaczają dokładnie to samo. 32 razy 3 to dokładnie to samo co 3 razy 32. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności mnożymy i jak zapisujemy. To tylko jeden ze sposobów na policzenie takiego mnożenia. Jest wiele innych. Chcę Wam tutaj pokazać ten jeden i pokazać Wam, dlaczego działa. Zaczniemy od tej trójki na dole i pomnożymy ją przez każdą z cyfr z górnej liczby 32, czyli zaczynamy od 3. Razy 2. Z tabliczki mnożenia pamiętamy, że 3 razy 2 to 6. Chociaż można to szybko policzyć nawet nie znając tabliczki mnożenia. Zapisujemy tę szóstkę tu pod kreską w kolumnie jedności. Teraz policzymy, ile to jest 3 razy 3. I znowu z tabliczki mnożenia 3 razy 3 równa się 9, ponieważ mnożę przez trójkę. Oznaczająco miejsca dziesiętne w liczbie 32, to wynik wpiszę tu na dole też w miejscu dziesiątek. No i mamy wynik. 32 razy 3 równa się 96. Teraz mała podpowiedź, dlaczego to działa? Pamiętajcie, że 3 razy 32 to to samo, co 3 razy 30 dodać 3 razy 2. Jeżeli się przyjrzycie, to tutaj zrobiliśmy dokładnie to samo. 3 razy 2 równa się 6, a 3 razy 30 równa się 90. Jeżeli dodamy to teraz, to mamy 90 dodać 6, czyli 96.